czołem ludziska. Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Corpse Party. Fanarty, Corpse Arty, prezentacja kolejnych, nie wiem, 4, 6, zobaczymy, ile mi tam wyjdzie. Bardzo serdecznie dziękuję za ciągłe nadsyłanie mi swoich super ekstra wypasionych prac. A ja mam dla was ciekawostkę, obserwację bardziej. Kizami. Wiedziałem, że to nazwisko coś mi faktycznie w uszach kląkało, a my powinniśmy pamiętać, że Kizami było właśnie w ten sposób wypowiadane już w poprzednich chyba chapterach, nie wiem, czy to akurat w tym konkretnym, ale było. Kizami padało już, nie wiem, czy raz, czy dwa, ale faktycznie jego nazwisko jest charakterystyczne. Być może on... Właśnie, bo wydaje się bardzo dorosły tutaj, bardzo dorosłym osobnikiem. Wygląda jakby tutaj, tak sobie po prostu przelazł i o, se biega. Jest dość podejrzany, tak jakby być może zamienili się z Satoshi miejscami, bo skoro Kizami też szuka swojej siostry, tak samo jak Satoshi też z siostrą podróżował i teraz się zamienili miejscami, to może Satoshi spotka siostrę Kizamiego. I pytanie, czy Kizami odnosi się do niego, czy do jego siostry, jeżeli siostra musi mieć takie samo nazwisko. Więc taka ciekawostka, obserwacja przy okazji, a my łazimy dalej Kizamim razem z Yuką. Widzę, że tu wszyscy rzeczywiście używają jego nazwiska zamiast imienia, więc będziemy go nazywać również Kizami, a nie Yuya. Tak, ale wiemy, że on jest silny. Pamiętacie, że w jednym z pokojów leżała wywrócona szafa, komoda. Nie mogliśmy sobie tam dalej przejść. Nie było to nic, co rzeczywiście musieli... O, the door is locked in music room. O kurcze. Ale tu jest otwarte, no właśnie. Wydaje mi się, że w pokoju muzycznym było coś... Była jedna z komód do podniesienia. O, właśnie ta. Proszę bardzo, po raz kolejny podniósł. Ło. No właśnie, możemy wziąć znowu jakąś... Tylko co nam to dało? W sumie nic nam to nie dało, w sumie, że podnieśliśmy. W sumie tak mi się wydaje. I przestaje grać. Donated April 1953. Kaeda Piano Classroom. Okej. Okay. There is not a soul to be seen anywhere near the piano. Okej. Okay. Czyli nie wiadomo, o co dokładnie tutaj chodzi. Natomiast podniesienie, no właśnie, myślałem, że podniesienie tego coś da. Jakie my mamy obiekty? Mamy loose board, właśnie. Mamy w razie czego jeszcze jakąś deskę. Tylko te deski nie da się nigdzie położyć, tak? To też nie dało położyć w żaden sposób nigdzie obok. Więc do czegoś innego ta deska jest nam potrzebna. Być może będą takie charakterystyczne miejsca, gdzie można tę deskę położyć. No, na razie sobie łażę. Na razie sobie łażę. I zobaczymy, bo teraz... Ciekawe, czy... O właśnie, czy dalej będzie nas ścigał ten poryb. W ogóle mówiliście, że... Why are you running jest jakimś memem. Ja nawet nie sprawdziłem tego, kurczę. Muszę to sprawdzić, miałem to zbadać. Podobno to jest jakiś mem. Why are you running? Nie mam pojęcia, co to. Nie znam akurat tego kompletnie. Dobrze, połazimy sobie. Zanim wyjdziemy z tego Czemu to jest wyłożone na zewnątrz? Halo? Tu się coś zmieniło? Huh? Wasn't this inside the art room before? What's the matter? Nothing, probably just my imagination. Okej. I by the way, też kolejna ciekawostka. Głos Kizamiego podkłada ten sam aktor, który podkładał głos pod ducha gentlemana z Ekstrasa, więc dlatego niektórzy z was, nie, może nawet jedna osoba, nie wiem, bo ktoś pisał o tym w komentarzach. Przepraszam, że nie zapamiętałem kto. Karteczka jest dobra. Zauważył, że ten sam głos wydaje mu się, więc już były teorie, że być może to nie jest gentlemanem. Nie, to tylko ten sam voice actor. Okej, okay, co to jest za karta? I nie ma też... O, laska też już tam padła. 3! Okej! Okay. No, moi drodzy, mamy kolejną część naszej... Dobra. Mamy część... trzecią część szyfru. No i teraz tak. Ja będę sobie pewnie to kombinował, bo wiadomo, nie jestem w stanie teraz wykombinować to podczas gry tutaj, ale będę starał się to w montażu porobić, może jakieś z przemyśleniem wrzucę za chwilę też z jakimś komentarzem. A, tylko taki dźwięk został tutaj. Więc jak coś do czegoś dojdę, coś rozwiążę, to na pewno będę z komentarzem tutaj się dołączał za chwilę.
No, ale ewidentnie jest to trzecia część i teraz mam takie przemyślenie, bo mamy też kartkę, która pokazywała tam numerki 1122233. Też myślałem na początku, że jest to stary telefon, gdzie tam się literki robiło, ale one były zbyt poukładane. Więc być może one po prostu pokazują nam, które z których tych trzech kartek, bo mamy trzy kartki o numerze 123, które cyfry trzeba przeczytać, a do tego jeszcze mamy potem rzymskie 213, jeśli dobrze pamiętam. Więc mamy dużo informacji i trzeba jakoś połączyć to wszystko, chyba że nie musimy wszystkich kartek ze sobą łączyć. Zakładam, że być może kartki wszystkie trzeba mimo wszystko ze sobą połączyć, a być może nie. Się okaże, jak będę nad tym działał. Na razie to zostawiam i idę dalej. No i właśnie, jeszcze jest to. Ilan ma HP, też ma 30. Też dostaje obrażenia, to nie będziemy testować. Okej, 4 hapiaki schodzą. No dobra, czyli trzeba będzie znaleźć... Ja tam to liczyłem sobie nawet przy montażu, nie dałoby się przejść i przeżyć tego. Heavenly Host, dobra, to wiemy. Tak, tutaj cały czas jest truchło tej dziewczyny. She's not breathing. Her eyes have a hollow appearance to them, yet still retain a tiny echo of life and reflects a palpable sense of terror. Dobra, to znamy tę treść. O! A coś jednak się zmienia. Dożukaj. Are you alright? This is terrible. Yuka-chan, kodomo-tachi no yurei wa mita kai? Imashita. Kōnai no harigami ya lying message wo boku mo iroiro to shirabetan da ga ano kodomo-tachi wo satsugai shita otona no rei mo irun da. Koko ni wa. Czyli rozumiem, że on implikuje, że to nie jest on. Już Yoshiki go trzepnął. Pytanie brzmi, czy Yoshiki dalej żyje. To mnie ciekawi. Nani mo, boku no imouto to kimi no oniisan wo hayaku mitsuke yo. Big brother, I sure hope you're all right. No dobra, tu mam pewnie kolejną część. Tak, tu jest pierwszy. Dobra, będzie to trzeba jakoś połączyć, rozpisać. Nie wiem, czy dziury w tych kartkach też nie dają jakiejś podpowiedzi. No ale dobrze, czyli jednak warto było podejść, bo jakąś kwestię dialogową mieliśmy. She's not breathing. Tak. O! O! Kurczę! Jak mnie podkusiło, żeby jeszcze raz pójść i obczaić to ciało. I proszę bardzo, dostaliśmy dzięki temu 10. ofiarę. No dobra, 10. ofiara, ale widzicie, to w ogóle, to ja bym chciał, może dzisiaj, może będę pamiętał, przeżyć je wszystkie, bo to mamy zawsze jakieś informacje. Backslashed open with edged weapon bled out. With edged weapon. Backslashed. No dobra, i to jest Mitsuki Yamamoto i wiemy jeszcze, że druga osoba tu biega. Mitsuki Yamamoto. Przepraszam bardzo, czy właśnie Mitsuki to nie była ta jedna z tych osób, które... O Jezu, to wiecie co? To wydaje mi się, drugą osobę znajdziemy w naszej części. Jeżeli to wszystko odnosi się do sytuacji, którą widzieliśmy w intro trzeciego chapteru, to zdecydowanie wydaje mi się, że drugie ciało znajdziemy w naszej części, w tej lewej części szkoły, tak? Bo mi się wydaje, że to chyba tam była zaciągana była to ciało tego gościa tam. A przynajmniej mówię, tak mi się wydaje. No dobra. Ale teraz jestem w stanie pewnie tutaj przejść, nie? Mam silnego gościa. Nie chcę się tam wbić do środka. Okej. No dobra, to nie. Mamy jeszcze deskę, więc może deska pomoże nam... Jasne! Pamiętacie komodę w starej części szkoły? Już wiem! I tak będę musiał Kizami tam się udać. Kizami pomoże przesunąć tę komodę, przecież on jest silny. Jasne! Teraz zatrybiło mi to coś, zacząłem analizować, co tam zostawiliśmy w poprzedniej części i faktycznie, zaiste. Tak, Koito Fujiwara znamy. Tak. Tu jest zamknięte, ale też się nie przebija, ale no właśnie, jego... Przepraszam bardzo. Zwiększona siła daje radę. Kurczę, alergia mnie dzisiaj strasznie męczy, więc wybaczcie, jak czasami będę coś siorbał. Postaram się oczywiście jakoś to powycinać. O, nos też może mi się zapchać dzisiaj. I dzisiaj jakaś jest wyjątkowa intensyfikacja tych
alergenów w powietrzu. A że ja alergik jestem, no to cóż. Łączę się w ból ze wszystkimi, którzy dzisiaj też, znaczy teraz, w momencie silnego pylenia, też przeżywają swoje. Tu też mieliśmy do czynienia z... Właśnie, o! A może jestem w stanie postawić deskę, żeby ona mogła się w końcu odsikać? Przesiłka za chwilę zejdzie na zawał. Pęcherza. Ha. Tak przejrzę jeszcze raz wszystko. I wiecie co? I chyba rzeczywiście... I wish I was a boy. Ja chyba rzeczywiście też mam pomysł na to, jak zdobyć wszystkie endingi już tutaj. Ponieważ pamiętacie te kartki, które zbieramy od jednego znowu do pięciu? No właśnie. To myślę, że po zebraniu tych wszystkich kartek zdobędziemy kolejne bad end. Tak? Record your progress, yes. Już 2 godziny gameplayu siedzę na tym kleju. Nie no, siedzę na tym... Co? Co? Patrzcie na to! O kurcze! Podpowiedź! To ciekawe, a już zgubiłem wątek przy okazji. Search desk in music room, right side by the windows, second desk from the back. Czyli po coś to było. Proszę bardzo. Prawa strona okien, drugie biurko z tyłu. Okej, już chciałem stąd wychodzić. Ale jednak zmieniłem zdanie. Dobra. Prawa strona. Wydaje mi się, właśnie po to podnosiliśmy, żeby móc tu zobaczyć. O właśnie, proszę bardzo. Tak jest. Czyli jedyne, co nie sprawdziłem, to tych biurek. There are a few sentences scribbled on the surface of the desk. Kaori, be very careful around the green skulls spattered all over the floor. They can kill you. I run into a spiritualist here who left behind a pair of shoes blessed with holy water. If one person wears them and all in attendance join hands, then and only then it is safe to traverse the accursed green menace. Whenever I see the sorrowful bodies of those who died here, I feel as if I may go mad with worry. I beg of you, survive these ordeals. Leave! A pair of shoes with a faint, nearly imperceptible bluish glow catches your eye from under the desk. Take them? Co? Nie musisz mnie prosić dwa razy. Acquired blessed shoes. Jak będziemy się trzymać razem, to jesteśmy w stanie... to jesteśmy w stanie przejść przez te czaszki. Shoes blessed with holy water grant protection to the wearer and all who take his her hands. No dobrze. O! Aż się Kizami odwrócił. W sumie on sam się odwrócił i teraz mogę go nim sterować znowu. Przestał. Wzięliśmy tylko te buty i przestało grać. Też ciekawy mnie, że żaden z tych portretów również, gdzie widziałem w komentarzach, że macie jakąś teorię, że to może być portret, może być portret Chopina, ale niekoniecznie. Widziałem, że przeszukuję wszystkie jeszcze biurka, nie? Że to może być Chopin, tak żeście tam zauważyli w komentarzach. No tak, po coś musiało to być, a prawie to odkryłem, kurczę, gdybym tylko przeszukiwał biurka, ale... no tak, miałem informację o tym, że w tej grze przeszukiwanie biurek jak najbardziej ma sens. Wszystkie biurka, wszystkie rzeczy, tak? To taka podpowiedź. No dobrze. Zrobimy jeszcze jeden test. Wyjdę, wrócę, zwykle jak wychodzę i wracam, to gra dalej. Tak. Cały czas gra. Ale przestaje, kiedy podchodzę za blisko. Przepraszam bardzo, jeszcze chrypa do tego, alergia dzisiaj, wszystko mnie męczy naraz. Dobra, idziemy do tych czaszek. Staszek idzie do czaszek. Dobra, są czaszki. A? Jesteśmy bezpieczni. Mamy klucz. Albo coś. There is something sparkling on the ground, pick it up? Yes. Acquired crystal of unsealing. Huh? Go stand by, Yuka-chan. ひょっとしてずっと我慢していたの? あ、急ごうか。でもどこも使えなかった気もするけど。
Permanent Records, the door is affixed to the wall like a decoration, it won't open. No dobra, ale zdobyliśmy... W ogóle nie wiem, co zdobyliśmy jeszcze, ale muszę to zobaczyć, co to jest. Crystal Van Sealing, a translucent crystal that shines with a mysterious light. Ciekawe. No, więc teoretycznie kończąc wątek może endingów, to w sumie wiemy, jak skończyć oba... Znaczy, jak mi się wydaje, że mamy pomysł, jak zrobić oba wrong endy. Chociaż wiecie co, jeszcze póki mam to coś, to nie wiem, sprawdzę w tym pokoju jeszcze, czy to coś może nam pomóc. Na przykład tutaj. Ale nie. Można by też posprawdzać wszystkie biurka, ale ciężko powiedzieć, czy coś by było. Crystal of Unsealing. Może w przyszłości będzie coś... Coś będzie jeszcze związane z tym. Nie wiem, ciężko powiedzieć na razie. Więc mamy pomysły na to, jak ogarnąć dwa wrong endy w sumie, tak? Jeden to będzie oczywiście dzieciak, kiedy graliśmy Satoshim jeszcze. I nie możemy mieć wtedy... Nie możemy mieć wtedy tego charma całego od Yuki. No a drugi, no to znaleźć wszystkie te notatki. Tylko ja już tak ostatnio dawno ich nie czytałem, a nie wiem, czy myśmy mieli drugą, czy czytaliśmy trzecią już. Ciężko powiedzieć. W każdym razie cały czas zapisuję ten nasz progres, cały czas na tym samym slocie. Przydałoby się więcej slotów, tak z 5 przynajmniej. No ale cóż, dobra, idziemy. Wracamy na lewą stronę, bo na pewno wiem, że przejście jest tam, gdzie mamy do przesunięcia komodę, prawda? Sprawdziliśmy to ciało. Jeszcze sprawdzę Mika na Rusę. Tak. Chyba tak. Tak, sprawdzaliśmy. No dobrze. A zatem, w którą stronę trzeba iść? Dobre pytanie. Nie pamiętam dokładnie. Ale spróbujemy pójść na razie tędy. Znaczy myślę, że tamten wrong end do zdobycia z chłopakiem, z Satoshim i ich chłopakiem, tutaj, właśnie tutaj, gdzieś on łaził, to jest od początku gry można zacząć, tak? Szczególnie, że będę chciał wybrać wtedy brak ochrony dla Yuki. Heavy cabinet collapse across the floor here, the boards around, la 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 la. O! O! My, this was unexpected. Zapadło się pod ziemię. O-o! Aha, okej. Okay. Myślałem, że on przesunie to na bok. No dobra. I gdzie teraz? Nic nie ma, jeszcze mamy deskę, trzeba pamiętać, tak? O, kolejne ciało. Skeletal corpse with a bleach white bones sprawled across the floor here, lying atop what remains of his clothes is a student ID name tag. I mamy tutaj Akihiko Kagurazaka. Okej, mamy kolejną osobę. Kojarzymy w ogóle to miejsce po tym pęknięciu, chociaż... Jezu, tu jest ciało. Based on size, this appears to be the corpse of a middle schooler. There is a student ID name tag attached to the tattered remains of her uniform. Yuki Tsuruta. Nie Yuka, tylko tym razem nie Yuya, tylko Yuki. I nie Yuka. Tsuruta. I kolejna osoba. They are the remains of a very tall individual. Lying atop what remains of his clothes is a student ID name tag. Misato. Hatto Sudo. Hatto Sudo. Pewnie dużo sudoku rozwiązywał. Strangely, the classroom itself seems to be absent. There is no door and the hall windows show only a black void. No właśnie, tu kiedyś były jakieś drzwi. Tak, to samo. Nie wiem, którędy iść, więc na razie idę w prawicę. O! Jesus, co to za ciało? These are the remains of a female student who clearly suffered a blow to the head. Her skull is cracked open and there is dried blood everywhere. Her broken glasses, as well as a student ID name tag, are resting next to the mangled corpse. Emi Urabe. O kurcze. Ale to takie świeże ciało, nie? Zwykle... Ale zobacz, to musi być świeże, bo widzieliśmy trupy różne. O, nie mogę przyspieszyć tego akurat. Widzieliśmy trupy różne. A w tym przypadku widzimy po prostu zwłoki, które jeszcze się nie rozłożyły dobrze. The door is affixed. No właśnie, wiecie co? Skoro z tyłu słychać taki TV static, żeby tam, wiecie, szum z telewizora, mi się wydaje, że w tym miejscu rezyduje ten zabójca. I on tam po prostu siedzi za tamtymi czerwonymi drzwiami. Takie jest moje przypuszczenie. Wychodzi na żer
powiedzmy na łowy, a potem wraca. Znowu gabinet. There's a picture of four dead children here. Aha, to skojarzymy. O kurcze. Tu by się przydała deska. Chyba faktycznie. Place the loose board? Yes. Ale dajmy tam dość tylko tutaj. It's an extraordinary tiny corpse. In its hand is a school printout with some text written on the back in felt tip pen. Daddy, I want to go back to Higansu, Distant Futures Elementary School, class 33, for free. Kanao Yukimura. There are even elementary schoolers here? What a wretched fate. How on earth did she get caught up in this mess? Też sobie zadaję to pytanie. Kolejne jednak pytanie zastanawiam sobie inne. Czy ja nie powinienem tutaj znaleźć w takim wypadku więcej desek? Użyłem tej deski tylko po to, żeby zdobyć jeden z ID name tag. Tak, to też nie możemy przejść. Ale nie ma kolejnej deski. Więc zadaję sobie pytanie, czy tylko po to i tam się nie da przejść? Czy jednak może tam się da przejść? Tylko niestety nie mamy jeszcze drugiej deski. Ale obczailiśmy z tej strony wszystko. Mamy 15 na 16 korpsów. Teraz się upewniam, że żadnego nie pominąłem. Mam nadzieję, że żadnego nie pominąłem. I to wszystko. Tu się przejść dalej nie da. Okej. To musimy się rozejrzeć po całej szkole raz jeszcze i zobaczyć, co się uda znaleźć. Znowu jesteśmy przy łazienkach. Może teraz przy Kizamim Yuka postanowi, że jednak zrobi siku. O! Czytaliśmy? O, jest trzecia część. Muszę zobaczyć, czy czytaliśmy trzecią część. Mitsuharu, it really isn't anywhere to be found. Is he? I guess it's true. I probably never see him again. But I may have figured out a way of getting in contact with him at least. He left me a message on the teacher's desk in one of the classrooms. Looks like even when we are in different spaces, we can still communicate that way. But it's not enough. There is no warmth to be felt from the written word alone. I miss our fights, our impromptu wrestling matches. But it's not just the physical contact. What I want more than anything is to see his face again. I just want to be able to see him around and make small talk. Ask him how he's been and what he plans to do after school. Those simple everyday interactions are some of my most precious memories now. What I wouldn't give to have those days back. Funny what runs through your head when you are trying to make frostbitten fingers move without cracking off. No dobra. To czytaliśmy, a tu jest co napisane jeszcze? Tak, czytaliśmy o tej pętli. Beware of the messages. Nie czytaj do samego końca. A już czytaliśmy trzecią. Dobra. Nie pamiętam. Jeszcze jeżeli czytałem to jeszcze raz przeczytaliśmy w takim razie. No i nie ma. Nic nie ma w tych łazienkach. Nigdzie się nie da dojść. Nie mam też deski, więc nie mogę zbudować, położyć deski, żeby móc tutaj, wiecie, wejść. Ale na co miałem położyć deskę? Znaczy deska nie wisi w powietrzu, nie? Także będąc nawet w tych łazienkach, nie jestem w stanie zrobić nic. A zatem jestem w kropce, bo to już naprawdę chyba wszystko zwiedziłem, co miałem zwiedzić. Czy brakuje mi jakiejś deski? Czego mi faktycznie brakuje? Bo wyglądało to na to, jakbym miał rzeczywiście przechodzić przez wszystko bez większych problemów. A to wydaje mi się, że trzecia notka musiała być w takim wypadku ostatnia, którą znamy, więc jeszcze gdzieś jest notka czwarta, piąta i tak dalej. I do czego nam to cholerne Crystal of Unsealing? A może w takim wypadku Kizami pomógłby Yuce tutaj się odsikać? To nie widzę, żeby mógł to wyjść. Ona chciała to zrobić siku, ale teoretycznie nie widzę, żeby dało radę to zrobić. No, także wracamy i będę znowu szukał tutaj jakiejś pomocy. Może czegoś tu mi zabrakło. Może czegoś nie zrobiłem. Wiecie co, no może być też tak, że rozwiązanie tej zagadki jest częścią... Jest nam potrzebne. Rozwiązanie tej zagadki jest nam potrzebne. Żebyśmy poszli dalej. Ale powiem szczerze, to wymagałoby rzeczywiście dalekiego wyjścia poza
poza grę, bo tak, no można sobie to notować, ale do tej pory, wiecie, rzeczy, które były ważne fabularnie, można było po prostu obczaić tak, o, coś zrobić, coś podziałać, ale nie sądzę, żeby przejście, uzyskanie true enda tutaj, jakkolwiek przejście dalej, wymagało aż tak dużej nakładu, że zrobić taką zagadkę, która wygląda naprawdę na super dodatkową. O! O kurcze, Crystal of Unsealing prowadził nas tutaj! Bo tam było przecież mnóstwo seals, mnóstwo pieczęci, o rany! No i proszę, musiałem wyjść z tego bloku chyba inną trasą i nie przeszedłem tędy. Nie sprawdziłem tego od razu i proszę bardzo. The protective charms attached to the door have completely vanished. It is now opening with no difficulty whatsoever. Seems usable now. Will you be alright by yourself? Aha, I'll be okay. Get to it then. I'll be waiting right here for you. Thanks. W końcu się odsika. O Jezu. Chyba. O kurczę, kto to? Hizami. Hizami, zanai ka? Kurosaki. Omae mo buji datta no ka? Ah! Yokatta. Yatto ikiteru yatsu ni haeta ze. Kusso. I was at my wit's end just now, let me tell you. Outside of this school there is nothing but trees, as far as the eye can see. I thought about braving the wilderness, but it seems like one of those forests of the lost you see in video games. Once you enter, you can never leave. So what the hell is this place anyway? Damn it all. There are actual honest to goodness ghosts in here, you know? I just don't know how to handle this. I feel like there is a certain number of dead bodies a person's expected to see within his lifetime. And I swear, in the last hour alone, I think I far surpassed my quota. Ah. Just yesterday, Mitsuki dumped her boyfriend after finding out he was cheating on her with three other women. She's been really down about it all morning. So I sent her stupid text messages during class to cheer her up. She seemed mad about it during study hall, but then she sent me a thank you message. The very next period, I think I was actually able to lift her spirits a little. Now, though, she's gone. Killed by actual spirits. I guess it was those children. What? Co on właśnie zrobił? Omae, nani sunda yo? ここではあいつらに殺されるのも俺に殺されるのも同じだ。 どうせ死ぬんだからな。 Orzesz ty w mordę! Okej, i teraz przenosimy się do Satoshiego. Kuku... Nanda? Co to za pokój?
Właśnie, Satoshi, co się stało? Co to za pokój jest? Może to któryś z pokoi, który był do tej pory niedostępny? Widzę też kolejnego trupa. Was I knocked out? Yuko! Yuko! Doko da? Nie ma tu Yuki. Staff room. No właśnie, jesteśmy gdzieś blisko. Ale wiecie, co mnie zaczyna zastanawiać, zanim ruszę dalej. Kizami powiedział, że... Nie ma znaczenia, jak zginiesz. Albo zginiesz, czy zginiesz ode mnie, czy zginiesz od nich. Ale oni się najwyraźniej znali. Czemu Kizami go zabił? W ogóle to, co krzyczał, Kizami, na końcu to właśnie mniej więcej ta treść, którą słyszeliśmy już poprzednio, więc... Łojeżu, co tu się dzieje? Heavenly House Elementary School Closure Date. 18 listopada. 75. Może to będzie miało znaczenie. Może ta data będzie miała jakieś znaczenie. Photograph of Principal Takamine Yanagihori. Okej. Okay. There is a plaque inside case commemorating the school's establishment. It's covered in bloody handprints and if someone were frantically cursing. It's haphazardly crammed to bursting with crumpled up documents, newspaper clippings and scrap paper. School scandals continue. Principal questions on liability. A cursed school? The many grisly happenings at Heavenly Host. School nurse reported missing. Dużo jakieś informacji. No, piecyk? Dobra, weźmy ostatni victim. The remains of a female student are sprawled out on the ground here. Her student ID name tag is still pinned to her breast pocket. Misato Mutsipipo, papa, popipo, Kain, Hagiwara. Moi drodzy, i to oznacza, że mamy wszystkie ofiary. Wszystkie 16 na 16. Jestem zadowolony. Zaraz będziemy też to przeglądać. School cracked open with blunt instrument. W ogóle możemy przejrzeć wszystkie w takim wypadku. Zobaczmy. Withered away from dehydration. Odwodnił się. Suicide upon discovering little sister's lifeless remains. Okej. Okay. Wounded during earthquake, bled out. Withered away from dehydration. Po raz kolejny. School cracked open with blunt instrument. Już mieliśmy kilka razy blunt instrument, ale widzieliśmy, że ten ktoś jakimś młotem zabija albo jakąś tępą pałą. Found note with little sister's remains, starved to death while mourning. Took blow to head for friend, school split open. Suffered severe injury to abdomen, bled out. Succumbed to darkening and died in anguish. Oraz Achilles tendon severed with scissors, bled out. O Jezu. Przecięte ścięgno Achillesa? Dobrze to rozumiem? Yuki Tsu... O właśnie. Starved to death while searching for little sister. Starved to death while searching for friends. Starved to death after desperate searched for friend. Withered away from dehydration. I to tyle. Przeżyliśmy wszystkie. Okej. Co tu jest? A, tu coś jest. Już coś znajduje. There is a blood-stained cassette on the floor. It seems to be from a digital video camera. Pick it up. O! Kasetka jakaś. Mini DV tape. Okej, tak. Mini DV to faktycznie... No dobra, okej. The label reads Kibiki Research Data. 19 listopada 2005 rok. Kibiki. To jakiś dźwięk. Być może Kibiki znowu jest teraz tak, jak było Kizami, to teraz Kibiki może być interesującą personą. Nie wiem, czy chcę przeglądać wszystkie... Już mi już nieraz zachęcała gra, żeby przeglądać wszystkie biurka. Zresztą znowu jest notatka jakaś. W ogóle tu nie ma wyjścia. Heavenly Host Bulletin. An individual unaffiliated with the school broke into the building last night and killed himself. This is the third such incident. The deceased was a 72-year-old single male from a neighboring prefecture. Powiedz samobójstwo. Strange but true. Stories of the occult. Chasing down the hidden past of the cursed school building. It really exists. By Ku Kibiki. O właśnie, Kibiki. Give it a look. Don't read it jest pierwsza, zobaczcie. Read it. 数日の間に立て続けに町内で多数発生していた連続児童失踪事件は 警察機構の入念な捜査の末、最悪の形で解決へと向かう。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で
行方不明になっていた児童3名の亡骸と殺害される直前だったのか怯えた様子で座り込む女児1名。Czwarte dziecko przeżyło, wygląda na to, a reszta gdzieś w jakimś podziemnym pokoju. Soして, 血まみれのハサミを手に放心している。同校の教員1名が発見された。Tak jest, to wiemy, że tymi nożyczkami. The surviving elementary school student after a psychological counseling gave official testimony fingering the scissor man as abductor and murderer. The staff member in question was officially charged with multiple counts of abduction and murder of minors, as well as desecration of the dead. He was quickly taken to trial where an insanity plea spared him from prison or death, but resulted in his compulsory admittance to a mental hospital. Interestingly, the perpetrator of these crimes was none other than the school principal's own son, who was widely renowned for his jovial personality. Proszę bardzo, syn dyrektorki albo dyrektora, dyrektorka chyba to była. However, due a mental ailment, przepraszam, of unknown origin, he'd began losing his ability to speak little by little during his years of teaching at Heavenly Host. Once his speech was all but gone, he began searching for alternate places of employment, which occupied him for several months prior to the crime. The results of this end of war were not favorable, however, and most of his days were spent staggering idly through the streets. His reputation quickly degraded. Several months after his admittance to the mental hospital, he managed to slip past the many nurses on duty and escape the premises. Immediately upon doing so, he made his way into the concealed basement room at Heavenly Host Elementary, where he took his own life by hanging. Czyli uciekł z szpitala psychiatrycznego i powiesił się tutaj. I teraz nawiedza tę szkołę. The three children he had killed were all Heavenly Host Elementary students, but the one girl who was rescued from the gaping maw of eternal slumber was not. Following her close call, she and her family moved to another prefecture, far from the memories that no doubt would have otherwise haunted them forever. Cały czas zostawiamy ta czwarta, bo mamy czwórkę dzieciaków. Czy ona też sobie odebrała życie? Sadly, this was the only the beginning of the misfortune that would hereafter plague the school, which had already earned itself many an unsettling rumor. Over the next few years, Heavenly Host would become a stage for countless incidents of rape, molestation and suicide. With students' registration and attendance dwindling at an alarming rate in response to these crimes, the school was eventually shut down. Czyli wiemy, dlaczego zamknęli szkołę tu cały czas. Może ten duch tego porypa i wszystko, co się wydarzyło, wpływało na psychikę ludzi, bo widzieliście, gwałty, zabójstwa i samobójstwa, jakieś dziwne rzeczy. The 60-year-old principal at the time had become infamous as an eccentric who adorned his walls, doors and furniture with incomprehensible scrolls. Even later, forensic analysis of the writings throughout his office could make little sense of his haphazardly scribbled enumerations. And the day after the school's closure date was finalized, this aged eccentric threw himself from its roof. He broke his neck on impact, dying instantly. As you can clearly discern, the sordid history of this school is indeed awful, but there may be more to it than merely a series of unfortunate incidents. A power greater than any of us can comprehend may be acting as puppeteer from the shadows, maintaining an actual tangible curse upon this property. And the key to it all lies with the sole survivor, the girl who bore witness to the brutal murders and mutilations of the three children no older than she. The girl in the red dress, the one who got away. Widzieliśmy dziewczynę w czerwonym ciuchu, ale ona była martwa. Czy ona też się zabiła? My investigation into the supernatural side of this horrific massacre is only just beginning. Rest assured, I intend to make this a regular feature. I've begun gathering data for a follow-up report, so stay tuned. The next issue promises to uncover more details of is in this morbidly fascinating story. Czy autorką tego nie będzie... Właśnie, to nie jest ta Kimiko? A czy Kimiko to nie jest ta laska, która tutaj też mówiła, że śledztwo robiła, się znała na tym wszystkim? Też taka ubrana w ciuszek brązowy. Spotkaliśmy... Satoshi ją chyba nawet spotkał. Czy to nie jest ona?
一人女の子が助かっていたのか。しかもこの写真、さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃないか。Why would someone who wasn't killed here be haunting the school? No właśnie, to jest dobre pytanie. No, powiem szczerze, ta informacja jest intrygująca. Te rzeczy, które się tutaj udało, no właśnie. Cibiki. Już nie muszę tego czytać po raz kolejny. No dobra, to teraz jak się stąd wydostać? Ja mam jakiś przedmiot? No właśnie, a można to obejrzeć? Kurczę. Research, właśnie, Cibiki tutaj prowadziła jakiś research, ja chętnie bym... Ten research jakoś przejrzał. Czy patrzyliśmy na tę kartkę? Inventory of incoming students. Oijima Elementary. Hinamoto Elementary. 10 girls, 21 boys, 13 boys. Okej, okay. Czyli liczba dziewczyn i chłopaków w danej szkole, okej. Okay. Sam klasie? Mogę tu wyjść? Damn, looks like I'm locked in. Patrzcie! それゆえ受ける痛みや苦しみは死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい聖痕。君は。Her eyes are so cloudy. She looks like a dead fish. Widzieliśmy ją, nie pamiętam. Wydaje mi się, że Satoshi ją widział, ale może to jednak Yoshiki widział ją. 私はここで死んだ。幽霊です。Czy to nie jest właśnie ten... To nie jest ona... Komiko? Kimoko? Kikoki? Kurde, nie pamiętam, sorry. Okay, I'm really not sure how to respond to that. Happiness and unhappiness are linked. Whenever one attempts to gain good fortune, with little effort, there is always a risk. What are you trying to say? You and your friends have become trapped in this school because you performed the Sachiko Ever After charm and messed it up. Sachiko, you mean that paper doll thing we all did? How did we mess it up? One of you chanted the phrase too many times, or too few. The number of participants determines the number of repetitions that must be spoken. And somebody goofed. Ktoś nie powiedział tego 9 razy. Kyukai tonaeta! Sachiko-san, onegaishimasu. 9回だよ. You have to say it one time for every person present, no more, no less, or the charm will fail. I'm pretty sure it wasn't me, I remember saying it 9 times. So did someone else mess up? And is that why? No. No, I'm not going to start placing blame. This wasn't anyone's fault. It may have been on purpose. One of your friends probably thought the whole thing was silly and just didn't even bother to count. Wiecie, jakie mam teraz przemyślenie? A co jeśli? To jest dzika teoria i prawdopodobnie nie jest prawdziwa. Co jeśli pomiędzy tą dziewiątką, pomiędzy tymi dziewięcioma osobami, które tutaj znamy, czyli Satoshi, Yuka, Naomi, Seiko, Miss Yui, Yoshiki, Ayumi, Mayu oraz Sakutaro. Jeśli pomiędzy nimi jest dziewczyna w czerwonej sukience, jeśli którejś z nich to jest właśnie ta dziewczyna w czerwonej sukience, może któraś z nich właśnie nią jest i to ona specjalnie schromoliła, żeby, może to ta, co się miała przenosić kilka razy, czy jest w trasie, kurczę, nie pamiętam, która to była, któraś odchodziła, tylko, Mayu odchodziła, tak? Z przyczyn rodzinnych był to ostatni dzień w Kisaragi High, wyprowadza się, mam w notatkach. Dobrze. Mayu, ale no właśnie, może któraś z nich specjalnie, naumyślnie popsuła, żeby się tutaj z powrotem znaleźć. Może to jest jej działanie, potem znowu zabija wszystkich, wychodzi i szuka kolejnych osób, które odprawiają ten... Znaczy, to takie naciągane, ale no, taka moja teoria, która przyszła mi do głowy, więc chciałem się z nią po prostu podzielić. Or maybe a misguided member of your group didn't want the fun to end and knowingly flubbed the charm in a vain attempt at prompting a do-over. Tylko nie wszyscy już żyją, więc tak się możemy nie dowiedzieć, kto to zwalił. Even if it wasn't on purpose, some of your friends have a tendency to not take things very seriously. No, it's not inconceivable that they'd messed up. And just say,
Oh well, it's not like I will ever be found out. Without even realizing that their actions would ultimately damn you all. No one's owned up to it, right? Not a single one of your friends has said to you, I screwed up, I'm so very sorry. Shut the hell up already! My apologies, I've proposed far too many likely scenarios, it seems. Perhaps it's the nature of my job, I have long since abandoned my writings after all. To musi być taka Kimita Kimiko. You do still have your scrap of paper, don't know? Be sure to hang on to that and hang on tight. Treat it like a memento of those who are dear to you. Sorry to cut this short, but I'm in a bit of a hurry here. I seem to have gotten separated from my little sister, and there are still some other people I need to find too. Such concern for your friends and all the impulses that go with it, spurring the heart into action, it is truly a noble sentiment. That's all charms really are, you know? They represent one's regards for other people. They are like microcosms of the soul. Whether it be love or hate, all you need is a truly strong emotion to set them off. The stronger it is, the more powerful the charm. Trafiła nam się taka dyskusja, żeby wydłużyć odcinek, a tak to wszystko króciutkie, a teraz mega dużo treści. Splend, man's hook. I'm burning up. Wait, hold on. What are you? Frigid Tsui Ball? It feels like my body's on fire. Stop this, please, stop! Ball Tsui Frigid Hookman's Plant. Brzmi na true end. Continued in chapter 4. A więc to tak. Więc to jest koniec tego rozdziału. To już jest właśnie true end. Ale to oznacza, że nie znaleźliśmy jeszcze dwóch z pięciu kartek. O kurczę, pamiętam, że ostatnią kartką, którą miałem zebrać ich 5, było 3-5. 3-5, okej. Okay. Czyli widzicie, całe szczęście, że poszedłem jeszcze Kizamim na stare śmieci i tam poszperałem, jeszcze zdobyłem jednego trupka. Dzięki temu miałem full wszystkich znalezionych, więc mam akurat tutaj 100%, ale gdzieś po drodze zgubiłem dwie notatki. Gdzie one były? Gdzie one się mogły schować? Wiadomo, że chyba tam chodziło o to, że trzeba je zawsze w kolejności czytać, więc gdzie one są? Gdzie je znajdę? I kurczę, no powiem szczerze, czekam na wasze... Zobaczcie sobie teraz, że tutaj będą się głosy powtarzać, znaczy aktorzy podkładający głosy. W każdym razie czekam na wasze teorie w tym momencie, na wasze teorie i pomysły, co tu się odwala, biorąc pod uwagę, że mamy dość dużo historii, szczególnie na koniec, dość dużo historii nowej do naszej fabuły doszło. A tymczasem ja wam dziękuję bardzo, mamy true enda, wiemy jak zrobić jednego wrong enda, ale myślałem, że łatwo znajdę te pozostałe dwie dodatki. Może niepotrzebnie czytałem dwójkę i jedynkę, kiedy przeczytałem trójkę, bo może konkretnie trzeba zawsze 1, 2, 3 przyznać, a potem szukać kolejnych. Ale to nie jest takie proste, jak się robi przerwy, jak się ten rozdział podzielił na 3 odcinki co 2 dni. Nie jest tak prosto pamiętać, co się gdzie poszło i zrobiło. Extra chapter 2, Meeting of the Minds is now available for play i od tego zaczniemy, mam nadzieję, że będę pamiętał, kolejny epizod. Czyli mamy kolejny ekstras za zdobycie true enda w tym oto rozdziale. Więc mamy, wiemy jak mniej więcej zdobyć jeden wrong end, wiemy prawdopodobnie jak zdobyć drugi wrong end, tylko nie mam pojęcia gdzie te kartki są. I co jeszcze, skoro to się już teraz skończyło, co jeszcze mogliśmy zrobić? To, że powróciliśmy Kizamim do głównej strefy, rzeczywiście miało sens. Miało sens, żebyśmy tam coś poprzerzucali, poprzenosili, ale może było coś więcej do zrobienia jeszcze. Może jakieś jeszcze miejsce do odkrycia, ewentualnie możecie rzucać mi wskazówki. A tymczasem ja wam dziękuję, jak wam się podobało. Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, wielka piona. I do zobaczenia za 2 dni. Cześć!